Wiosna, 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 a kto ty? Spokojnie, powoli, bo powoli, ale wiosna się rozkręca. Za to my szybko sprawdzimy, co w ten weekend dzieje się w Elblągu. Najlepszym dowodem na to, że wiosna się rozkręca, choć jeszcze tego nie widać, jest powrót Grota Miejscówka. W piątek w godzinach od 16 do 19 w tym miejscu będziemy kręcić rowerowymi kołami. Czekać na Was będą pokazy MTB Truso, tory przeszkód, konkursy, dietetyk, gofry, a to wszystko za darmo. Widzimy się tutaj w piątek od 16 do 19. Pamiętasz, jak w podstawówce grałeś w tenisa stołowego? Pewnie, że pamiętasz. I to jest ten czas, żeby powrócić do tych pięknych lat. W niedzielę o godzinie 15 w hali sportowo-widowiskowej w Elblągu rozpocznie się kolejny turniej z cyklu Grand Prix Elbląga. Jeżeli jeszcze pamiętasz, jak w szkole odbijałeś piłeczkę, to serdecznie zapraszamy. Zapisy od godziny 14.30 na miejscu. W sobotę o godzinie 11 w bibliotece Cyberiada przy ulicy Hetmańskiej odbędzie się spotkanie o tematyce medycyny chińskiej. Więc jeżeli boli Was tu, gdy dotykacie, a lekarz Wam poradził, żebyście w takim razie tam nie dotykali, to może warto poszukać odpowiedzi gdzie indziej. Medycyna chińska ma około 5000 lat, to dlaczego by nie spróbować? No, na dworze jest fajnie, ale oczywiście w pomieszczeniu jest dużo fajniej. I właśnie tak możecie spędzić w sobotę, pod warunkiem, że macie pociechy od 4 roku życia. Bo tutaj, w sobotę o godzinie 12, odbędą się warsztaty literacko-plastyczne. Nie może zabraknąć także atrakcji sportowych. W piątek o godzinie 18 Olimpia Elbląg zagra z ŁKS 2 Łódź. Drodzy kibice, teraz to piłkarze potrzebują Waszego wsparcia, a nic tak nie wspiera jak porządny doping. Widzimy się na stadionie Agricola. W piątek o godzinie 16.30 w bibliotece Bulaj znowu wspólnie po Was gramy. To znaczy, uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą różnych biletów, ulotek, paragonów, tych wszystkich elementów, z których stworzymy coś pięknego, a właściwie życiowy zapis wspomnień. Impreza rozpocznie się o 16.30, a udział mogą wziąć osoby od 12 roku życia. Ja tak tylko wspomnę, że od poniedziałku do piątku, od 8.30 do 16.30 w naszym biurze możecie odbierać zdjęcia, które wysłaliście na konkurs Fotka Miesiąca. I to w dużym formacie. Mówicie, że w Elblągu się nic nie dzieje, a właśnie, że się dzieje. W piątek o godzinie 18 w bibliotece Kostka na Zawadzie odbędzie się wernisaż prac pani Lucyny Niepokorowicz. Pani Lucyna swym aparatem uchwyciła piękny pałac w Jankowie, więc nawet nie musicie się wybierać do tego pałacu, by poczuć się jak w pałacu. O! Mam nadzieję, że wybraliście coś dla siebie. Jeżeli nie, to możecie nawet wybrać się przez ten most, bo już jest otwarty. A najważniejsze, żebyście w niedzielę wybrali się na wybory. Lokale wyborcze otwarte są od 7 do 21, więc nie przyjmuję wymówki. Wszystkiego dobrego, cześć!